Witam wszystkich bardzo serdecznie, ja nazywam się Kuba Kozera i jest mi niezmiernie miło ponownie gościć na kanale Pasja Informatyki. Dzisiejszy materiał ma za zadanie przedstawić platformę ASP.NET MVC oraz pokazać jak za jej pomocą jesteśmy w prosty sposób w stanie tworzyć aplikacje webowe od frontendu przez backend aż do samej komunikacji z bazą danych. Kurs jest przeznaczony dla osób, które znają już język C Sharp oraz podstawy programowania stron internetowych, czyli język HTML oraz Javascript. Jeżeli jeszcze nie znasz tych technologii, to oczywiście zachęcam Cię najpierw do poznania się z nimi i odpowiedni kurs języka C Sharp znajdziesz na moim kanale, a kurs do HTML oraz JavaScript znajdziesz tutaj na kanale Pasja Informatyki. A jeśli spodoba Ci się omawiana technologia ASP.NET MVC, to w linku poniżej znajdziesz odnośnik do bardziej rozbudowanego kursu, w którym to już pokazuje jak tworzyć złożone aplikacje obowe. Dodamy tam system uwierzytelniania oraz autoryzacji użytkowników, Prowadzimy Clean Architecture i dodamy jeszcze kilka różnych funkcjonalności, które sprawią, że ta aplikacja będzie gotowa na wdrożenie produkcyjne. Prosta aplikacja, którą utworzymy w ramach demonstracji, będzie miała za zadanie przechowywać, wyświetlać oraz edytować informacje o warsztatach samochodowych. Jak widzimy na głównej stronie, mamy po prostu możliwość nawigacji po konkretnych podstronach. A pod stroną, która nas najbardziej będzie interesowała, jest zakładka Car Workshops, ponieważ to właśnie tutaj, jak widać, mamy tak naprawdę tabelę, która będzie wyświetlała wszystkie elementy pobrane z baz danych, gdzie każdy wiersz w tej tabeli reprezentuje jeden warsztat samochodowy. Użytkownicy naszej aplikacji będą w stanie wyświetlić wszystkie warsztaty samochodowe, a poza tym będą w stanie też tworzyć nowe, klikając guzik Create New, na którym to widzimy widok z formularzem odpowiednio przyjmując wszystkie parametry danego warsztatu samochodowego. Co więcej, na niektóre pola mamy walidację i przykładowo jeżeli nazwa nie byłaby podana przez użytkownika, to dostałby on odpowiedni błąd informujący go o tym, że to pole jest wymagane. Natomiast na samej liście, dla każdego z tych elementów, które są wyświetlane w tej tabeli, mamy też dodatkowe akcje, za pomocą których to możemy edytować, wyświetlać szczegóły czy usunąć konkretny wpis. Przykładowa akcja EDIT Wyświetli analogiczny formularz, w którym to możemy nadpisać istniejące wartości konkretnego warsztatu samochodowego również za pomocą formularza. Tak naprawdę dzięki tym czterem akcjom mamy w pełni działającą implementację prostej aplikacji typu Krat, która to jest w stanie wyświetlać dane, dodawać je, edytować czy nawet usuwać. Natomiast w pełnej wersji kursu, oczywiście ta aplikacja jest bardziej rozbudowana, ponieważ przede wszystkim dodamy możliwość rejestracji oraz logowania użytkowników. I tylko zalogowani użytkownicy będą mogli tworzyć nowe warsztaty samochodowe. Co więcej, dla konkretnego warsztatu samochodowego dodamy też możliwość tworzenia usług, które oferuje konkretny warsztat. Wprowadzimy też rolę do naszego systemu, a wszystko to opakujemy w dobre praktyki oraz w Clean Architecture, które są niezbędne, jeżeli chcemy myśleć o wdrożeniu produkcyjnym. Zanim przejdziemy do setupu bazowego projektu, to mówmy sobie czym w ogóle jest MVC i w jaki sposób działa w ramach tej właśnie aplikacji. MVC, czyli Model View Controller, to po prostu wzorzec architektoniczny, który służy do organizowania struktury aplikacji posiadających graficzny interfejs użytkownika. W przypadku aplikacji webowych tym graficznym interfejsem użytkownika nazywamy po prostu frontend, czyli część aplikacji wyświetlaną w przeglądarce. Natomiast backend to oczywiście część serwerowa, w której zawiera się logika aplikacji oraz ewentualnie połączenie z zewnętrznymi usługami, takimi jak baza danych. Z perspektywy użytkownika, View to po prostu kod HTML, który jest renderowany w przeglądarce, a model to po prostu dane, które są na tym widoku dostępne, lub dane, które są przesyłane na serwer w ramach jakiegoś formularza. A mając to na uwadze, w aplikacjach MVC zazwyczaj wyróżniamy dwa przepływy danych. Przykładowo, będąc na głównej stronie naszej aplikacji, to jeżeli kliknę w zakładkę Car Workshops, to tak naprawdę moja przeglądarka wyśle konkretne zapytanie HTTP z czasownikiem Get na adres serwera, który znajduje się tutaj na lokalności. Natomiast serwer, w ramach obsłużenia takiego zapytania, odpowiednio skomunikował się z bazą danych i zwrócił model, który jest reprezentowany w tym przypadku przez po prostu dwa warsztaty samochodowe. Oczywiście całość została z powrotem wyrenderowana jako kod HTML bezpośrednio w przeglądarce. Jeżeli to flow miałbym przedstawić na diagramie pomiędzy tymi trzema zależnościami, to oczywiście najpierw z perspektywy użytkownika, to z widoku, czyli od strony przeglądarki, klient wysyła zapytanie. Kontroler je obsługuje, i przykładowo na podstawie zapytania może być uformowany odpowiedni model, który następnie jest zwracany z powrotem do widoku w ramach kodu HTML, jaki zostanie przedstawiony przez przeglądarkę. Natomiast drugim częstym przypadkiem jest oczywiście wysyłanie danych na serwer. I tutaj może po prostu przejdę do widoku utworzenia nowego warsztatu samochodowego i podam jakieś dane, niech to będzie QuickFix, QuickFix Auto Service, jakiś przykładowy adres oraz numer telefonu. Tak więc tak naprawdę ten cały formularz reprezentuje model, który tym razem klient z jego widoku będzie chciał przesłać na serwer, czyli do kontrolera. I po prostu klikając guzik Create, cały ten formularz został serializowany, trafił do kontrolera. A kontroler po odpowiednim otrzymaniu tego zapytania oraz zapisie informacji czy też modelu do baz danych, zwrócił nam z powrotem widok, w którym to są reprezentowane wszystkie warsztaty samochodowe. I tego typu flow w ramach prostego diagramu moglibyśmy opisać następująco. Oczywiście byłoby to flow przesyłania formularza z danymi od strony klienta do naszej aplikacji. Tak więc użytkownik, będąc na widoku, mógłby formułować model bezpośrednio w ramach formularza, który następnie byłby serializowany i odpowiednio przesłane do konkretnej akcji w kontrolerze i tam już działaby się logika naszej aplikacji, która to przykładowo zapisze ten dany model do bazy danych. Natomiast później kontroler jest w stanie zdecydować co zwrócić do użytkownika i w ramach odpowiedzi albo zwraca on bezpośredni przerenderowany widok, albo może on też zwrócić przekierowanie na inny widok. Tak więc tak naprawdę MVC to po prostu trzy części aplikacji z graficznym interfejsem użytkownika, które komunikują się ze sobą po to, aby umożliwić użytkownikom interakcję z naszą aplikacją. Znamy już zasady działania wzorca MVC. Teraz jeżeli chcemy utworzyć tego typu projekt na platformie ASP.NET to do tego będziemy potrzebowali dwóch rzeczy. Pierwszą z nich jest oczywiście .NET SDK, czyli środowisko, który pozwoli nam na tworzenie oraz uruchamianie aplikacji bezpośrednio na naszych maszynach. To jest, SDK możemy pobrać ze strony .net.microsoft.com, ukośnik download i to właśnie tutaj aktualnie najnowszą wersją jest wersja .net 7. I z lewej strony mamy różne instalatory w zależności od platformy, na której pracujecie. Sama instalacja jest bardzo prosta, wystarczy po prostu przeklikać instalator, tak więc tą część sobie pominiemy. A może przejdźmy od razu do drugiego elementu, który jest niezbędny, aby tworzyć aplikację na platformie ASP.NET. I jest to oczywiście ID, które w moim przypadku będzie to Visual Studio. Visual Studio możesz pobrać ze strony visualstudio.microsoft.com i to właśnie tutaj mam do wyboru trzy opcje, gdzie wersja community jest wersją darmową, z której jak najbardziej możemy korzystać w celu nauki platformy .NET. Oczywiście klikając ten link, również będziemy mieć do pobrania Instalator. I podczas samej instalacji, na co warto zwrócić uwagę, to jeżeli chcemy pisać aplikacje webowe na platformę ASPNET, to warto tutaj zaznaczyć tę opcję ASP.NET Web Development poprzez po prostu ten checkbox w prawym górnym rogu, i to sprawi, że w ramach naszego Visual Studio zostanie doinstalowane kilka pomocniczych rzeczy, po to, aby wspierać aplikacje w tym właśnie Frameworku oraz dzięki temu również będą dostępne konkretne szablony aplikacji z platformy ASPNET. Tak więc po pobraniu oraz instalacji zarówno środowiska .NET, jak i Visual Studio, teraz żeby utworzyć projekt, to wystarczy, że w ramach Visual Studio kliknę gozik File, New, Project i to właśnie tutaj będę w stanie wybrać na jaką platformę oraz jaki szablon chcę wykorzystać, po to, aby utworzyć bazowy projekt MVC. Tak więc po prostu może ja tutaj w ramach tych szablonów, które są dostępne w moim Visual Studio, wpiszę po prostu MVC i wybiorę szablon ASP.NET Core Web App Model View Controller. Także mając tę opcję zaznaczoną, wystarczy kliknąć guzik Next i tutaj możemy podać kilka parametrów. Przede wszystkim jest to bezpośrednio nazwa projektu, który będziemy tworzyć w ramach naszej solucji. Następnie mamy do wyboru lokację tego projektu, czyli po prostu folder, w którym zostanie on tworzony. Oraz trzecim parametrem jest nazwa naszej całościowej solucji, ponieważ w ramach jednej solucji możemy mieć więcej niż jeden projekt. Tak więc ja odpowiednio nazwę sam projekt jako carworkshop.mvc, a solucję nazwę po prostu Car Workshop. Klikając guzik Next, mamy jeszcze jeden ekran, na którym możemy wybrać konkretną platformę. Jeżeli jak ja miałbyś zainstalowaną więcej niż jedną wersję .NET, to z tego właśnie drop będziesz w stanie wybrać konkretną wersję, w której chcesz utworzyć nowy projekt. Ja oczywiście wybiorę tutaj najnowszą wersję, czyli .NET 7. Resztę opcji pozostawię bez zmian. Z taką konfiguracją kliknę guzik Create i po chwili w ramach Visual Studio zostanie dodany nowy projekt ASP.NET MVC. Jak widać, mój projekt został poprawnie utworzony i z prawej strony w oknie Solution Explorer mamy oczywiście wszystkie foldery oraz pliki, które zostały utworzone w ramach tego bazowego szablonu projektu MVC. Natomiast całość możemy już uruchomić bezpośrednio przez Visual Studio, klikając ten guzik Play w konfiguracji HTTPS. I po naciśnięciu tego guzika, Visual Studio uruchomi przeglądarkę pod konkretnym adresem, na którym hostowana jest moja aplikacja. W moim przypadku będzie to localhost 7.1.29, ale oczywiście, w Twojej aplikacji ten port może się różnić. W ramach tej aplikacji, która została utworzona, mamy tak naprawdę dwie zakładki jest to zakładka Home oraz Privacy i możemy się pomiędzy nimi poruszać. Natomiast przy samym poruszaniu, jak widać tutaj, w ramach adresu przeglądarki zmienia się ścieżka na slash home slash privacy, będąc na stronie Privacy, natomiast na linku Home, jak widać, ta ścieżka znika. Może przejdźmy do kodu i postarajmy się omówić, jak działa ten mechanizm routingu, czyli dopasowywania ścieżki, czy też adresu, na którym aktualnie znajduje się nasz użytkownik, do konkretnej akcji, czy do konkretnego widoku. I tak naprawdę, głównym źródłem całej konfiguracji naszej aplikacji, i nie tylko tej części, jest plik program.cs, w którym to będziemy w stanie zawrzeć wszystkie zależności w ramach kontrola Dependency Injection, jak i całą konfigurację naszej aplikacji, czyli to właśnie tutaj będziemy ustawiać. W jaki sposób nasza aplikacja ma się zachowywać, w ramach obsługi zapytania użytkowników. I ten plik możemy tak naprawdę podzielić na dwie części, gdzie w pierwszej części, czyli na samej górze, będziemy rejestrować zależności naszej aplikacji, i przykładowo to właśnie tutaj, będziemy mogli dodać zależności do połączenia z bazą danych czy jakichś zewnętrznych paczek i serwisów, z których nasza aplikacja będzie musiała skorzystać. Natomiast później, czyli zawołamy metody builder.build, Mamy już tak naprawdę dostęp do naszej aplikacji poprzez obiekt typu Web Application, na którym to właśnie będziemy mogli skonfigurować różnego rodzaju zachowania poprzez odpowiednie metody. Widzimy tutaj, przykładowo, mamy taki prosty warunek, który sprawdza, czy ta nasza aplikacja nie jest w trybie produkcyjnym. Jeżeli tak, to odpowiednio tutaj będzie renderowała konkretne strony z błędami odpowiedzi. Natomiast poniżej mamy odpowiednio metody, które sprawią, że jeżeli użytkownik odniósłby się do konkretnej strony bez protokołu HTTPS, to zostanie on przykładowo automatycznie przekierowany na odpowiedni adres z tym właśnie protokołem. Natomiast niżej mamy jeszcze dodatkowe metody konfiguracyjne. I to właśnie tutaj, jak widać, mam metodę mapControllerRoute, która jak opisuje parametry, przyjmuje nazwę, jest to po prostu default, oraz konkretny pattern, czyli sposób zachowania, w jakim nasza aplikacja będzie łączyła konkretne zapytania, do konkretnego kontrolera, czy też nawet do konkretnej akcji. Jak widzimy tutaj, ścieżka składa się z dwóch elementów, jakimi są najpierw kontroler. Możemy zauważyć, że domyślnie kontroler będzie równy wartości HOME, natomiast drugim parametrem jest akcja, która będzie w ścieżce zapytania po slashu, i tutaj również mamy dość akcję, jaką jest akcja Index. Natomiast trzecim opcjonalnym parametrem będzie wartość ID, która już będzie konkretnie dopasowywana do parametru zapytania w ramach konkretnej akcji. I to właśnie dzięki tej konfiguracji, jeżeli uruchomiliśmy naszą aplikację bez żadnej dodatkowej ścieżki, to tak naprawdę aplikacja MVC wywołała domyślny kontroler home z akcją index. I jeżeli teraz przejdziemy sobie do tego właśnie pieku, czyli home controller, to tutaj, jak się można domyślić, mamy odpowiednie akcje, które po prostu zwracają widoki do użytkownika. Tak więc przykładowo strona główna, czyli nasza akcja index, jak widzimy, nie ma w sobie żadnej logiki, po prostu zwraca na widok. W ten sam sposób działa akcja privacy. Tutaj również nie ma żadnej logiki, ta metoda po prostu zwraca widok. I teraz być może zastanawiasz się, w jaki sposób zarówno metoda Index zwraca ten sam rezultat, jak i metoda privacy, a mimo to te dwie akcje zwracają swoje własne widoki. Ta cała magia dzieje się za pomocą konkretnych konwencji. A konkretnie dzięki temu, że w katalogu Views mamy folder home, czyli odpowiednio nazwa naszego kontrolera, to właśnie w nim będą odpowiednie pliki z nazwą konkretnej akcji i dzięki temu ESP.NET MVC będzie w stanie odpowiednio przekierować widok z akcji index do konkretnego pliku index.cshtml. W ten sam sposób na podstawie metody privacy ESP.NET MVC w ramach zwrócenia widoku odpowiednio wyrenderuje plik privacy.html. Jeżeli przejdę przykładowo do pliku privacy.cshtml, to jak widzimy tutaj, tak naprawdę mamy tylko tą część, która znajdowała się na konkretnym widoku, bez uwzględnienia całej reszty aplikacji, przykładowo części z nawigacją górną. I teraz może pojawić się jeszcze jedno pytanie. Jak to jest, że ten widok wyrenderowany po przeglądarki zawiera wiele więcej niż ten konkretny plik? Odpowiedzią na to pytanie jest plik layout.cshtiml, który znajduje się w katalogu shared. Tak naprawdę ten plik będzie domyślnie szablonem na wszystkie nasze widoki w ramach aplikacji MVC. I to właśnie tutaj jak widać mamy tą część wspólną aplikacji, czyli przykładowo część z nawigacją, która reprezentuje konkretne linki do akcji naszego kontrolera Home. Natomiast miejsce, w którym będzie wyrenderowany konkretny widok, znajduje się dokładnie tutaj, a konkretnie w elemencie main, dzięki wywołaniu metody RenderBody. Ten plik możemy oczywiście zmieniać w dowolny dla nas sposób. Natomiast jak widać, same linki, czyli elementy A, zamiast tego podstawowego atrybutu href mają to jak widać kilka dodatkowych atrybutów ASP Controller oraz ASP Action. I to właśnie na ich podstawie Razor, czyli silnik ASP.NET, będzie w stanie wygenerować prosty atrybut HARF ze ścieżką przykładowo slash Home slash Privacy. Natomiast zbytnio nie przedłużając, jeżeli chcesz dowiedzieć się, jak konkretnie działa silnik Razor, to oczywiście zapraszam Cię do mojego materiału, w którym ten temat jest dokładnie omawiany. Natomiast jeszcze wspomnę, że w samej solucji, oprócz tych katalogów views oraz controllers, które odpowiednio reprezentują widoki oraz kontrolery naszej aplikacji, mamy też jeszcze katalog models, które jak się można domyślić, będziemy trzymać klasy reprezentujące modele wysyłane do użytkownika oraz modele, które będą wysyłane przez użytkownika w ramach formularza. Wiemy już, z czego składa się projekt ASP.NET Core MVC. Oraz i ja, jak radzić sobie z routingiem zapytań przychodzących od użytkowników naszej aplikacji. Postarajmy się teraz wprowadzić prosty model danych, reprezentujący warsztat samochodowy. Następnie na jego podstawie utworzymy tabelę w bazie danych za pomocą biblioteki Entity Framework bez konieczności pisania skryptów SQL. I najpierw może w tym celu, do naszej solucji dodam sobie nowy folder o nazwie Entities, a w nim utworzę nową klasę o nazwie Car Workshop Entity. Jeżeli się zastanowimy, jakie proste właściwości powinna zachować sobie ta klasa, to załóżmy, że każdy warta samochodowy musi mieć swoją nazwę. Tak więc, dla nazwy, utworzę tutaj właściwość typu string o nazwie name, i załóżmy, że każdy warta samochodowy będzie musiał mieć podaną nazwę, nie będzie ona opcjonalna. Tak więc, dla niej, może przypiszemy po prostu wartość default, po to, aby kompilator na nas nie krzyczał. Natomiast oprócz nazwy warsztatu samochodowego, możemy założyć, że warsztaty Będą miały również swój opis i może być on opcjonalny. Tak więc dla właściwości description dodałem też tutaj pytanik po definicji typu string, a to sprawi, że ta wartość będzie mogła być równa null. Może jeszcze oprócz tych dwóch właściwości, dodam sobie jeszcze jakieś właściwości, które będą definiowały adres oraz jakiś numer kontaktowy. Tak więc pod właściwością typu string może po prostu dla uproszczenia, utworzymy sobie jedną taką generyczną właściwość o nazwie address. Która również nie będzie zezwalała na wartości null. Natomiast poza adresem możemy utworzyć jeszcze jedną właściwość, tym razem typu nullableString string, i dajmy na to, że pod taką właściwością będziemy przechowywać numer telefonu konkretnego warsztatu samochodowego. OK, może na razie tyle wystarczy, aby w prosty sposób przedstawić dowolny warsztat samochodowy. Jak widzimy, mam tutaj po prostu cztery właściwości typu string, a niektóre zezwalają na wartości null. Są to odpowiednio nazwa, opis, adres oraz numer telefonu. Jako, że my w ramach naszej aplikacji będziemy chcieli zapisywać te informacje do baz danych, to teraz musimy w odpowiedni sposób przede wszystkim utworzyć bazę danych, a następnie się do niej połączyć, po to, aby przygotować odpowiednie tabele, które będą w stanie przechowywać ten model naszej języka Caroushop Entity. I oczywiście w tym celu mógłbym użyć czystego języka TSQL, natomiast jeżeli nasza aplikacja chce zdefiniować model baz danych bezpośrednio z kodu, a następnie również z poziomem C Sharpa połączyć się z tą bazą danych, aby pobierać, usuwać czy tworzyć nowe dane, to jesteśmy w stanie to zrobić za pomocą biblioteki Entity Framework. Entity Framework to biblioteka ORM, która będzie w stanie mapować obiekty C Sharpowe na konkretne tabele reprezentowane po stronie bazy danych. A po odpowiedniej konfiguracji oraz wykonaniu odpowiednich migracji Entity Framework również będzie w stanie utworzyć baz danych bezpośrednio na serwerze, który wskażemy przez Connection String, a poza tym dodam wszystkie tabele, jakie zdefiniujemy sobie w konkretnej klasie reprezentującą kontekst baz danych. Może brzmi to trochę skomplikowanie, ale zaraz zobaczę, że naprawdę jest to prosta sprawa. W tym celu wystarczy, do naszego projektu najpierw zainstalujemy Entity Framework. Tak więc, ażeby je zainstalować to wystarczy kliknąć prawym przyciskiem myszy na nasz projekt solucji, a następnie Manage Nuget Packages i to właśnie tutaj w zakładce Browse będziemy w stanie wyszukać dowolne paczki, które są dostępne przez Nugeta. Jako, że ja będę korzystał z baz danych lokalnej serwera MS SQL, to dla tego właśnie providera będę musiał zainstalować paczkę server. Tak więc kliknę guzik Install i jak widać aktualnie jedzą na wersji 7.0.3. Natomiast poza tą paczką będę jeszcze musiał zainstalować jedną, która umożliwi mi wykonywanie skryptów migracyjnych, Bezpośrednio z poziomu Visual Studio. A tą paczką jest paczka microsoft.entityframeworkore.tools Tak więc tę paczkę również zainstalujemy do projektu, klikając guzik Install, a następnie I Accept. OK, po chwili, mając już te dwie paczki zainstalowane poprawnie w projekcie, możemy przystąpić do utworzenia klasy, która będzie reprezentowała kontekst baz danych, bezpośrednio odwzorowując konfigurację, jak i schemat baz danych pod postacią klas tryszczerpowych. Więcej na ten temat znajdziesz na moim kanale w kursie dotyczącym Entity Framework. Ale póki co wystarczy, że do folderu Entities dodamy jeszcze jedną klasę i możemy nazwać ją po prostu Application.DbContext. I to właśnie będzie klasa reprezentująca kontekst baz danych w ramach naszej aplikacji. A żeby była ona zrozumiana przez Entity Framework, to przede wszystkim musi ona dziedziczyć po klasie dbContext, który jest oczywiście dostępny w pasce czy też na Microsoft Entity Framework Core. Tak więc po dodaniu tego namespace'a do naszego pliku, to teraz w ramach tej klasy możemy zdefiniować oczywiście połączenie z bazą danych oraz definicję struktury, która później zostanie utworzona dla konkretnej instancji baz danych. Tak więc, może zacznijmy od zdefiniowania prostej tabeli, która powinna być reprezentowana na podstawie naszej klasy, którą utworzyliśmy wcześniej, czyli klasy CarWorkshop W tym celu wystarczy, że w ramach naszej klasy ApplicationDBContext, Zdefiniujemy sobie właściwość specjalnego typu. Jest to typ dbset, który jako generyczny typ przyjmuje typ klasy, którą chcemy odzorować po stronie baz danych, jako po prostu tabelę dla konkretnego typu. Tak więc w naszym przypadku tym typem będzie oczywiście typ CarWorkshopEntity Entity i tę właściwość możemy nazwać dowolnie, ale ja po prostu może nazwę ją Car w ten sposób. Domyślnie nazwa tej właściwości będzie również odzorowana w nazwie tabeli która pod spodem zostanie utworzona przez Entity Framework. Oczywiście za pomocą Entity Framework bylibyśmy w stanie tutaj skonfigurować dowolną nazwę dla do tej tabeli oraz definicję czy też strukturę konkretnych kolumn, jeżeli przykładowo chcielibyśmy dodać jakieś konkretne ograniczenia. Natomiast w naszym przypadku załóżmy, że wystarczy nam po prostu podejście domyślne, dzięki czemu w żaden sposób nie musimy konfigurować jeszcze naszej encji Workshop Entity. Natomiast co musimy zrobić, to powiedzieć Entity Framework w jaki sposób połączyć je z konkretną instancją baz danych za pomocą connection stringa. A do tego wystarczy, że nadpiszemy konkretną metodę, która znajduje się w klasie db.context i jest to metoda o nazwie onConfiguring, która przyjmuje obiekt typu db.contextOptionsBuilder i to właśnie za jego pomocą będziemy mogli zdefiniować konkretne połączenie z instancją baz danych MSSQL. A wystarczy, że na właśnie tym obiekcie, czyli OptionsBuilder wywołamy sobie metodę useSqlServer która odpowiednio przyjmuje connection string jako parametr do wywołania tej właśnie metody. Może ja po prostu wkleję tutaj taki przykładowy connection string, który sobie uprzednio przygotowałem. Jak widzimy, zawiera on konkretną definicję połączenia z serwerem o nazwie localDB /msql localDB i jest to baza danych, która jest automatycznie instalowana wraz z Visual Studio. Tak więc, jeżeli na swojej maszynie również masz zainstalowane Visual Studio, to w podobny sposób będziesz mógł połączyć się do tego lokalnego serwera. Poza tym mamy też tutaj definicję konkretnej instancji bazy danych na tym serwerze. i W moim przypadku będzie to baza nazwa jako MVC, ale oczywiście tutaj nazwę możemy nadać dowolną. Następnie ostatnim parametrem jest wartość Trusted Connection RUDA True, a oznacza ono, że po prostu, aby połączyć się z serwerem SQL, to do tego połączenia zostanie wykorzystane moje lokalne konto Windowsowe. Natomiast inną opcją byłoby to sprecyzowanie nazwy oraz hasła jakiegoś konta administracyjnego. Które oczywiście musielibyśmy utworzyć bezpośrednie postawienie baz danych, które miałoby uprawnienia, aby przykładowo utworzyć konkretny schemat tabeli, czy pobierać, lub modyfikować dane. OK, tak naprawdę tyle wystarczy, aby z poziomu naszego kodu zdefiniować kontekst baz danych i odpowiednio ustawić mu konfigurację, aby Entity Framework połączył się z konkretną instancją serwera baz danych. Natomiast teraz, jeżeli chcemy, aby ta implementacja naszej baz danych została naprawdę utworzona na tym serwerze, to musimy zrobić dwie rzeczy. Najpierw musimy wykonać skrypt migracyjny, który na podstawie naszej klasy ApplicationDB Context utworzy migrację z konkretnymi krokami, które muszą być odzorowane na bazie danych, aby utworzyć odpowiedni schemat reprezentowany przez naszą klasę ApplicationDB Context. Następnie, mając już taką migrację, będziemy musieli ją odpowiednio zaaplikować na konkretnej bazie danych, ponieważ tą samą klasę ApplicationDB Context. Możemy reużywać dla wielu instancji na wielu różnych serwerach SQL'a. Tak więc, może najpierw zaczniemy od utworzenia migracji, a w tym celu kliknę zakładkę na Tools, następnie NuGet Package Manager i wybiorę Package Manager Console. I to właśnie tutaj, po instalacji tej paczki Microsoft Entity Framework Tools będziemy w stanie wykonywać polecenia rozumiane przez Entity Framework, w celu właśnie utworzenia migracji, a następnie aplikacji na konkretnej bazie danych. Inną opcją byłaby instalacja rozszerzenia Entity Framework CLI dla osób, które nie korzystają z Visual Studio. I teraz, żeby wykonać migrację, to wystarczy tutaj wpisać polecenie Add Migration i po spacji jako parametr ta komenda przyjmuje po prostu nazwę konkretnej migracji, którą możemy nazwać dowolnie. Może ja dla niej po prostu podam nazwę init. I po naciśnięciu guzika Enter jak widać nasz projekt zostanie przebudowany. I po chwili nasza migracja powinna zostać utworzona Natomiast ja, jak widać, w konsoli dostałem błąd podświetlony na czerwono i brzmi on następująco. The entity type Car Workshop Entity requires a primary key to be defined. I po prostu chodzi o to, że każda entcja zdefiniowana w ramach naszego DB kontekstu musi mieć po prostu właściwość, która będzie reprezentowała klucz główny. Jeżeli takiej właściwości nie podaję, jak widać w mojej klasie Car Workshop's Entity, to przez to EntityFramework nie jest pewny, czy ma dla tej klasy utworzyć konkretną tabelę, czy jest to po prostu typ, który reprezentuje wynik z jakiegoś widoku. Oczywiście w naszym przypadku chcemy, żeby Karusub Entity była reprezentowana przez tabelę. tak więc może w tym celu, żeby naprawić ten błąd, dodamy sobie jeszcze tutaj jedną właściwość o nazwie ID typu int, i na podstawie konwencji Entity Framework będzie w stanie zrozumieć, że dla tej właściwości, która nazywa się po prostu ID, chcemy utworzyć klucz główny, a z wartość typu int, to domyślnie, Entity Framework ustawi mu jeszcze Identity. Zaczynający się od 1 oraz wzrastający o 1. A dzięki temu, przy dodawaniu nowych rekordów typu CurlShop Entity, baza danych za nas ustawi odpowiednią wartość tego klucza głównego, odpowiednio inkrementując o jeden każdy nowy rekord. I teraz, jeżeli jeszcze raz wywołam to samo polecenie, czyli Add Migration Init, to tym razem po chwili, jak widać, Entity Framework utworzył nam nową klasę, tak naprawdę klasę migracyjną, w której mamy dwie metody. Są to metody up oraz down i odpowiednio definiują one, co musi zdarzyć się, aby ta migracja została odpowiednio przeprowadzona na konkretnej bazie danych. W naszym przypadku mamy tutaj po prostu jedną metodę create table. Jak widzimy jest to po prostu nasza tabela reprezentująca enty Entity. Tak więc dla niej zostaną utworzone odpowiednie kolumny id, name, description oraz adres, które będą reprezentowały właściwości z naszej klasy Carroship Entity. Natomiast co istotne, to żeby tego pliku migracyjnego w żaden sposób nie modyfikować manualnie. Jest to skrypt utworzony przez Entity Framework i tak naprawdę tylko Entity Framework będzie z niego korzystać. Dodam jeszcze, że ta klasa Init, czyli klasa migracyjna, została utworzona w nowym folderze o nazwie Migrations bezpośrednio w naszym projekcie Car Workshops MVC. Poza tym do naszego projektu, w tym samym folderze, czyli w folderze Migrations, została dodana nowa klasa o nazwie Application db Context Models i jest to klasa, która reprezentuje w pewien sposób serializowany model naszej bazy danych, która będzie potrzebna po to, aby Entity Framework w przyszłości był w stanie sprawdzić, jakie zmiany zaszły w na naszym kontekście baz danych. Przykładowo, jeżeli dodamy jakąś właściwość do naszej entity, coupleshoops entity lub po prostu dodamy jakąś nową tabelę pod postacią dbSetu do naszej klasy ApplicationDbContext. I to właśnie dzięki tej postaci Entity Framework będzie w stanie porównać sobie, co było do tej pory, a co zostało dodane, i na podstawie różnicy tych dwóch stanów odpowiednio utworzy migrację, którą następnie będziemy mogli zaaplikować na konkretną instancję baz danych. Ok, tak więc mamy już utworzoną naszą pierwszą migrację, i teraz, żeby ją zaaplikować, to jeszcze raz utworzę sobie konsolę managera paczek Nugget, i tym razem wywołam polecenie update database, która na podstawie połączenia, jakie skonfigurowaliśmy przez Connection String oraz wszystkich migracji, które mamy w naszym projekcie. Odpowiednio wywoła je na konkretnej instancji baz danych. Natomiast w naszym przypadku, jako że ta baza jeszcze nie istnieje, to Entity Framework najpierw taką bazę utworzy, a dopiero później wywoła odpowiednie polecenia, tworząc poszczególne tabele. Tak więc kliknę Enter, po to, aby wywołać to zapytanie. Jak widzimy, w konsoli mamy informację Applying Migration, a później informację dane. Tak więc wszystko przebiegało prawidłowo. Jeżeli teraz przeszedłbym do jakiegoś programu, przez który jestem w stanie połączyć się z instancją baz danych MSSQL, w moim przypadku jest to program Azure Data Studio. To jeżeli w tym programie połączy się z lokalną bazą danych, którą zdefiniowałem w connection stringu, a żeby z taką bazą połączyć się przez Azure Data Studio, to wystarczy kliknąć guzik New Connection i to właśnie tutaj pod właściwość server musiałbym odpowiednio podać wartość localdb msql localdb, a jako Authentication Type zostawiłbym Windows Authentication. Natomiast ja już takie połączenie mam skonfigurowane, tak więc po prostu otworzę sobie ten serwer. LocalDB, MSSQL, LocalDB. I to właśnie tutaj, jeżeli przejdę do zakładki databases, to jak widać mamy już tutaj naszą nową bazę, czyli Car MVC. Może sprawdźmy, jakie tabele zostały utworzone. Jak widać, przede wszystkim mamy tutaj naszą tabelę reprezentującą właściwości typu Car Entity i odpowiednio są to ID, Name Description, Address oraz Phone Number. Natomiast poza tym, Entity Framework na własne potrzeby utworzył jeszcze tabelę o nazwie podkreślnik-podkreślnik EF Migrations History, w której to będzie zachowywało informacje o aktualnie wykonanych imigracjach na konkretnej instancji baz danych. Jeżeli spojrzymy w definicję tej tabeli, to tak naprawdę mamy tutaj po prostu dwie właściwości o nazwie Migration ID oraz Product Version. I właśnie dzięki tej informacji Entity Framework jest w stanie sprawdzić, jakie migracje zostały już zaaplikowane na konkretnej instancji baz danych, po to, aby nie wywoływać ich za każdym razem, kiedy przykładowo wykonujemy script update database. Tak więc w ten sposób, posługując się Entity Framework, byliśmy w stanie najpierw zdefiniować klasę application.db.context, która to w ramach swojej definicji tworzyła nową właściwość dla typu dbset dla klasy CurlShop Entity, i to właśnie na tej podstawie została utworzona konkretna tabela bezpośrednio na bazie danych MSQL. Natomiast za pomocą metody OnConfiguring byliśmy w stanie zdefiniować połączenie do baz danych. Poprzez konkretny Connection String. Do naszej aplikacji dodaliśmy kontekst baz danych dzięki entity Framework, a na podstawie NC warsztatu samochodowego została otworzona odpowiednia tabela w tej właśnie bazie. A mając już taką infrastrukturę przygotowaną możemy przejść do implementacji tworzenia, wyświetlania czy edycji warsztatów samochodowych. W tym celu umów oczywiście do katalogu Controllers dodać nowy kontroler i odpowiednio utworzyć metody, które zwracałyby widoki do wyświetlania, edycji i tworzenia nowych warsztatów samochodowych, a następnie tworzyć akcje, które by obsługiwały konkretne formularze, po to aby dodać nowy warsztat samochodowy, czy go wyedytować. Natomiast zamiast robić to ręcznie, możemy do tego celu wykorzystać magię scaffoldingu, czyli po prostu automatyczną generację zarówno kontrolera, akcji jak i widoków, na podstawie modelu, który sobie sprecyzujemy. A jeżeli takie rozwiązanie byłoby niewystarczające, to oczywiście nic nie stoi na przeszkodzie, aby je w dowolny sposób modyfikować. Także zobaczmy jak za pomocą scaffoldingu możemy utworzyć automatycznie kontroler z akcjami typu CRUD dla konkretnej NC. Wystarczy, że kliknę prawym przyciskiem myszy na folder Controllers i tutaj wybiorę Add Controller. I to właśnie na tej zakładce powinno nam się pokazać okno, w którym możemy to wybrać szablon naszego kontrolera. Jak widzimy mamy trzy opcje. Pierwszą opcją jest opcja Empty. W drugiej opcji mamy kontroler z akcjami zapisu oraz odczytu. Natomiast w trzeciej, która będzie nas interesować, jest to kontroler z widokami używając Entity Framework. Jako, że my używamy Entity Framework, to oczywiście będzie to dla nas przydatna opcja. Tak więc zaznaczę tą właśnie opcję i kliknę guzik Add. I tutaj pojawiło nam się okienko, w którym to musimy sprecyzować przede wszystkim model naszej klasy, dla której chcemy utworzyć kontroler, a następnie kontekst naszej bazy danych z Entity Framework. Także może zacznijmy od wybrania tej odpowiedniej enty. W naszym przypadku jest to po prostu klasa CarWorkshopEntity, a następnie jako DB class wybierzemy po prostu application.dbContext. Natomiast co możemy zmienić? To jeszcze na samym dole mam tutaj opcję nazwy kontrolera, który będzie utworzony na podstawie tej encji. I aktualnie nazywa się on CarWorkshopEntitiesController. Entities Controller, tak więc może po prostu pozbędziemy się tej końcówki Entities i będzie to po prostu CarWorkshopsController. Tak więc po takiej konfiguracji wystarczy że kliknąć ten guzik Add. I po chwili Visual Studio tworzy mi zarówno kontroler z akcjami, które będą wyświetlać, dodawać czy edytować warsztaty samochodowe, jak i wszystkie widoki niezbędne, aby zaimplementować poprawnie tę właśnie funkcjonalność. Ok, jak widać mam tutaj już nowo utworzony plik z prawej strony. Jest to po prostu Car Workshop Controller, w którym to znajduje się kilka bazowych funkcjonalności dla naszej akcji Car Workshop Entity. Może przejdźmy po większości z nich i zobaczmy, w jaki sposób działa ten właśnie kontroler wraz z widokami, które również były utworzone. Jak widać, przede wszystkim mamy tutaj konstruktor, do którego ta klasa CarOps przyjmuje jako parametr ApplicationDBContext, czyli po prostu referencję do naszej instancji kontekstu baz danych. Następnie na tym kontekście, w odpowiednich miejscach, w zależności od konkretnej akcji, ten kontroler będzie albo pobierał jakieś informacje z tej bazy, albo je do niej zapisywał. I tutaj odpowiednio w metodzie INDEX, czyli jest to metoda, która tak naprawdę jest stroną główną dla tego kontrolera, zwraca wszystkie informacje, które byłyby zapisane po stronie baz danych, właśnie w tej tabeli car Workshops. Tak więc tutaj, jak widać, mamy takie proste sprawdzenie. Jeżeli uda nam się nawiązać połączenie do naszej baz danych, czyli DBSet car CarWorkshops nie będzie równy wartości NULL, to w tym przypadku z tego kontrolera czy też z tej akcji zwrócimy po prostu widok, do którego jako model ta akcja przekazuje po prostu listy wszystkich warsztatów samochodowych pobranych z baz danych. Może od razu przejdźmy do tego widoku, po prostu klikając prawym wszystkie myszy w ramach tej właśnie akcji Visual Studio, a następnie Go to View. Jak widać, ten widok został również automatycznie wygenerowany i pojawił się on w folderze Views, a konkretnie w katalogu Car Workshops. A poza tym głównym widokiem mamy jeszcze kilka innych. Odpowiednio dla akcji tworzenia, usuwania, wyświetlania szczegółów Edycji oraz indeks czy po prostu plik z główną stroną naszego kontrolera, którego zadaniem będzie wyświetlenie listy wszystkich elementów, jakie zostaną pobrane oraz wyświetlone w ramach tej właśnie akcji. Jak widzimy tutaj, pierwszą ciekawą informacją, czy też istotną informacją, jest zdefiniowanie modelu dla tego właśnie widoku. Na samym górze tego pliku mamy taką definicję poprzez znak małpa oraz słowo kluczowe model, a następnie mamy sprecyzowany konkretny typ, który będzie zdefiniowany jako model dla tego widoku. W tym przypadku jest to po prostu oczywiście nasza encja, a nawet kolekcja naszych encji, ponieważ na tym widoku nie będzie wyświetlany jeden konkretny warsztat, a będzie wyświetlana cała kolekcja. Co więcej, na tym widoku, jak widzimy, mam po prostu element table, w ramach którego wyrenderujemy wszystkie elementy przekazane do tego właśnie modelu. Tutaj, najpierw w elemencie Ticket mam po prostu renderowanie nagłówków, które odpowiednio będą reprezentować poszczególne właściwości naszej encji Carshift za pomocą metod. HTML.DisplayNamefor, które jako parametr przyjmują ekspresję na podstawie zdefiniowanego modelu. Tak więc odpowiednio każda z tych kolumn w ramach nagłówków naszej tabelki będzie wyświetlała informacje o nazwie, opisie, adresie, czy numerze kontaktowym konkretnego warsztatu samochodowego. Natomiast poniżej, żeby wyświetlić wszystkie warsztaty samochodowe w tej tabelce, tak widzimy, tutaj mamy już pętlę Forage, która za pomocą Razora będzie generowała nam tyle elementów, Ile tak naprawdę będzie pobranych z baz danych? I dla każdego z tych elementów, czyli dla każdego elementu w ramach naszego modelu, to iterując po tej pętli, będziemy generowali jeden wiersz, w którym to odpowiednio zostanie wyświetlona nazwa, opis, adres oraz numer telefonu. Co więcej, na samym końcu tej tabelki, dla każdego elementu z listy, zostaną też również wyświetlone akcje, które mogą być wykorzystane na konkretnym warsztacie samochodowym. Jak widzimy tutaj, mamy tak naprawdę takie zaczniki A. Które są dodatkowo oznaczone atrybutami ASP Action oraz ASP Root ID są to po prostu parametry, na podstawie których Razor wygeneruje odpowiedni adres URL, odpowiednio do akcji z edycją, ze szczegółami lub do usuwania konkretnego warsztatu samochodowego. Może wróćmy jeszcze na chwilę do naszego kontrolera i zobaczmy inne akcje. Poza metodą Index mamy też tutaj przykładową metodę do wyświetlania szczegółów konkretnego warsztatu samochodowego. W tym przypadku. Jak widzimy, ta metoda przyjmuje parametr id ze ścieżki swojego zapytania. Nawet tutaj mamy taki bardzo prosty przykładowy adres, który wywołałby tą właśnie akcję details. Tak więc poprzez zapytanie get na ścieżkę car-workshop-details-id, przykładowo 5, to właśnie akcja byłaby wykonana. I tutaj w zależności od tego, czy ten parametr id będzie przekazany, czy nie, oraz czy na jego podstawie znajdziemy konkretny warsztat, czy nie, to albo zwrócimy widok, na którym po prostu zostanie wyświetlona informacja o tym, że taki zasób nie został znaleziony, albo jeszcze raz przekazując model, który w tym przypadku jest po prostu naszą entcją z bazą danych, to z tej akcji zostanie zwrócony widok, do którego jako model zostanie przekazana ta entcja, carocheb entity. Natomiast dla akcji, które muszą przyjmować dane, to tak naprawdę potrzebujemy zdefiniować dwie metody w ramach naszego kontrolera. Najpierw, jak widzimy tutaj przykładowo, dla metody create mamy metodę, która będzie wykonywać się za pomocą pracownika GET. Tak więc jej zadaniem będzie po prostu wyświetlanie widoku, na którym będzie formularz z możliwością tworzenia nowych warsztatów samochodowych. I tak naprawdę tutaj nie ma póki co żadnej logiki, po prostu w tej metody jest zwracany widok. Natomiast akcja, która przyjmuje model z formularza do tworzenia nowych warsztatów samochodowych, również jak widać, ma tą samą nazwę, czyli po prostu jest to CREATE, z tym, że jest ona oznaczona dodatkowo atrybutem HTTP POST. Przez ten WC będzie w stanie rozróżnić te dwie akcje i odpowiednio powiązać je z czasownikami GET oraz post, w zależności od tego, czy użytkownik chce wyświetlić widok do tworzenia konkretnego warsztatu samochodowego, czy po prostu przesyła już on konkretny serializowany formularz, po to, aby utworzyć nowy warsztat samochodowy. Jak widzimy tutaj, żeby utworzyć ten warsztat samochodowy, to tak naprawdę jako parametr przyjmujemy tym razem już po prostu obiekt Karolus Entity, i na jego podstawie Najpierw moglibyśmy sprawdzić, czy przykładowo ten obiekt jest prawidłowo zinicjalizowany, czyli po prostu, czy jeżeli mielibyśmy jakieś reguły walidacji na tym obiekcie, to czy zostały one spełnione, czy nie. I jeżeli były one spełnione, to oczywiście odpowiednio trafimy tutaj do metody, która po prostu doda nam nowy warsztat samochodowy, posługując się metodą ADD na naszym kontekście baz danych, a następnie za pomocą metody Save Change Entity Framework będzie w stanie wykryć zmiany, które zaszły na kontekście. I odpowiednio zapisać do bazy naszą nową nc entity. Natomiast po zakończeniu takiej akcji użytkownik za pomocą metody redirect to action oraz index będzie tak naprawdę przekierowany z powrotem na naszą akcję, która wyświetli mu już listę wszystkich warsztatów samochodowych. Natomiast w przeciwnym wypadku, kiedy ta walidacja nie przebiegnie prawidłowo, to tutaj do użytkownika z powrotem zwrócimy ten sam widok, do którego jako parametr przekażemy tą właśnie nc corpushu entity, którą użytkownik próbował. Wysłać na nasz serwer. I przez to użytkownik powinien zostać poinformowany o błędach walidacji, które zostaną wyświetlone z powrotem na widoku. Natomiast co do samego widoku, dla tej akcji Create, to ponownie jeżeli kliknę prawym przyciskiem myszy, następnie Go to View, tak widać tutaj po prostu mamy tak naprawdę formularz, który odpowiednio jest oznaczony atrybutem ASP Action i wskazuje on na metodę Create. I w ramach tego formularza mamy tak naprawdę definicję wszystkich tych właściwości. Które były zdefiniowane w ramach naszej klasy Carol Entity. Tak więc znajdziemy tutaj pola dla właściwości name, description, address oraz phone number. Co więcej, dla każdego z tych pól mamy też element span z atrybutem asp validation for i odpowiednio name, description, address oraz phone number. I po prostu to właśnie tutaj za pomocą MVC oraz biblioteki jQuery będą wyświetlane błędy w walidacji w ramach tego właśnie elementu. I oczywiście dla tego formularza, czy też dla tego widoku, również musimy sprecyzować model, który będzie rozumiany poprzez MVC i w tym przypadku jest to po prostu pojedynczy obiekt typu karożupa Entity. Natomiast co ciekawe, to przez to, że mamy tutaj tak naprawdę silne typowanie modelu, to jeżeli spróbowałbym zmienić ten typ, na przykładowo string, to od razu podczas kompilacji powinniśmy dostać właśnie błędy informujące nas o tym, że model, który zdefiniowaliśmy dla tego widoku, jest nieodpowiedni dla naszych atrybutów ASP4 lub ASP Validation 4 Tak więc, dzięki definicji modelu, będziemy do pewnego stopnia mieli pewność, że właściwości, czy też elementy, które definiujemy na widoku i są one generowane na podstawie właściwości naszego modelu, będą odpowiednio odnosiły się do konkretnych wartości. Wróćmy jeszcze na chwilę do naszego kontrolera. I Tutaj, jak już wspomniałem wcześniej, ten kontroler ma zależność do naszej klasy ApplicationDBContext bezpośrednio przez konstruktor. Natomiast my, jeszcze w ramach implementacji naszego DB tekstu, w żaden sposób nie rejestrowaliśmy tej zależności w kontenerze dependency injection projektu MVC. Tak więc aktualnie w tej postaci mógłbym tą aplikację uruchomić, ale niestety wywalałaby się ona z błędem mówiąc o tym, że zależność application.db.context nie jest zarejestrowana. Tak więc żeby to działało prawidłowo to musiałbym przejść do pliku program.cs i to właśnie tutaj powinno zarejestrować naszą zależność application .db Context, po to, aby była następna w kontenerze dependency injection. W tym celu, tutaj na kolekcji serwisów, czyli praktycznie na samej górze, odwołam się do właściwości builder.services, i to właśnie na tej kolekcji mogę wywołać metodę DBContext, która jako swój parametr generyczny przyjmuje typ klasy dbContextu. W naszej aplikacji jest po prostu klasa o nazwie Application dbContext. Dzięki temu teraz za każdym razem tam, gdzie odwołujemy się przez konstruktor do zależności typu ApplicationDB Context, Entity Framework będzie w stanie odpowiednio zarejestrować tą zależność i połączyć ją z konkretną bazą danych, do której mieliśmy zdefiniowany Connection String. I może jeszcze jedną drobną rzeczą, którą sobie zrobimy, zanim przejdziemy do działającej aplikacji, będzie dodanie odpowiedniego linka nawigacji, po to, abyśmy byli w stanie w prosty sposób odnieść do naszego nowego kontrolera oraz widoków w nim zawartych. W tym celu przejdź do pliku layout.cshtml, ponieważ to właśnie on definiuje tak naprawdę cały szkielet naszej aplikacji, który jest wyświetlany dla użytkownika. I to tutaj mamy sekcję nawigacji, po prostu w elemencie nav, a konkretnie mamy tutaj tak naprawdę listę elementów, które będą wyrenderowane jako linki w ramach naszej nawigacji. Tak więc, może bazując na jednym z tych działających linków, po prostu skopiłem sobie go. I odpowiednio zmienimy, aby teraz wyświetlić nasze warsztaty samochodowe. Oczywiście musimy odpowiednio podmienić kontroler dla tej akcji. Tak więc będzie teraz po prostu Car Workshops Controller. Co jako metoda ASP Action, podam tutaj po prostu główną stronę, czyli indeks. A cały ten link może po prostu oznaczymy tekstem CarWorkshops Workshops w ten sposób. Tak więc teraz będziemy mieli już Entry Point do naszego nowego kontrolera. Może po prostu uruchomię projekt, klikając guzik. Play Visual Studio. jak widać, po chwili w ramach mojej przeglądarki pojawia się nasza aplikacja, w której to możemy już przejść do nowej zakładki, a konkretnie zakładki Car Workshops. Oczywiście, po przejściu na tą konkretną akcję, mamy tak naprawdę tabelę, która jest pusta, ponieważ do tej pory nie utworzyliśmy żadnego warsztatu samochodowego. Tak więc, może kliknę guzik Create New. Jak widać, pokazał mi się prosty formularz. W którym to możemy już pracować takie dane jak nazwa, opis, adres czy numer telefonu. Jak pamiętamy, w ramach definicji naszego modelu właściwości name oraz adres nie przyjmowały wartości null, natomiast description oraz phone number zezwalały już na tego typu wartości. A Dzięki temu, jeżeli spróbowałbym wpisać jakąś nazwę, następnie usunął ją w ramach tego formularza, to jak widzimy tutaj, automatycznie dostaje informację o błędzie walidacji, która mówi nam o tym, że pole name jest polem wymaganym. Tak, więc może podam tu jakieś przygodowe wartości. Niech to będzie Mazda ASO. Jako description podamy autoryzowany serwis Mazda. Podajmy jakiś przygodowy adres, niech to będzie Kraków Aleja Pokoju oraz jakiś przygodowy numer telefonu. I teraz, mając już taki formularz wypełniony, jeżeli kliknę guzik Create, to oczywiście cały ten formularz został serializowany, trafił do naszej akcji Create, która jest odpowiedzialna za przesyłanie formularza. I odpowiednio na tej podstawie, w naszej bazie danych został utworzony nowy rekord, który teraz widzimy w ramach naszej tabeli wyświetlającej wszystkie warsztaty samochodowe. Co więcej, dla tego wiersza mamy tutaj z prawej strony trzy dodatkowe opcje, w ramach których to możemy po prostu edytować ten konkretny wpis, możemy zobaczyć jego szczegóły, czy po prostu możemy przejść do akcji, za pomocą której możemy usunąć ten konkretny warsztat samochodowy. Podsumowując, dzięki możliwości scaffoldingu. Byliśmy w stanie wygenerować praktycznie cały kontroler z akcjami typu CRUD bez konieczności własnej implementacji zarówno akcji w kontrolerze, jak i widoków, które musiałyby albo wyświetlić formularz, albo wyświetlić konkretne dane bezpośrednio w plikach CSHTML.